kiedykolwiek wykrzyczał mamie lub tacie, że cię nienawidzę albo że cię nie lubię, po tym, jak mama bądź tata dokonali zbrodni niewyobrażalnej, czyli zabrali wam telefon albo odłączyli internet. Tutaj, tak jak mówię, nie rozglądamy się, żeby tam jakoś nie jątrzyć. Teraz byłoby takie pytanie do rodziców, ale to już też proszę nie odpowiadać. Która z mam bądź tatusiów po kolejnej kłótni o telewizję albo o tym, że właśnie ma zrobić lekcję, myślało sobie: Boże, czemu ja siostrą zakonną, jak siostra Małgorzata, nie zostałam? Czemu ja księdzem nie jestem? Mógł być tak piękny. Znaczy, żeby nie było, to już po czasie, nie? Także te analizy zostawiamy. No ale jakby tak, no, na kanwie tego pojawiają się czasami jednak takie poważniejsze pytania w kontekście życia wiecznego. Czy jest możliwe, żeby matka była szczęśliwa w niebie, jeżeli wie, że jej dziecko jest w piekle? Czy ojciec może być szczęśliwy, wiedząc, że nie ma tam i nigdy nie będzie jego córki? Albo, tak jak kiedyś były małżeństwa dogadywane, ty wyjdziesz za niego, bo on ma dużą stodołę i kilka stad owiec i baranów. Czy kobieta, która przez całe życie była z kimś, kogo nie kochała, po śmierci dalej będzie jego żoną? Czy też może będzie mogła być z tym, kogo tak naprawdę kochała? I drodzy, dzisiejsza Ewangelia w ogóle ma też takie mocne tego typu pytania. No jest kobieta, która miała męża, została wdową, potem następnego, została wdową po raz drugi, potem miała męża, została wdową po raz trzeci, potem miała męża, została wdową po raz czwarty, tak dochodzimy do siedmiu. Wszyscy z martwych wstajemy. No i wtedy do kogo ona ma mówić? Mężu, albo który do niej ma prawo mówić: ty jesteś moja. No i Jezus odpowiada: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Ale rodzi się oczywiście pytanie, czyli co? Co to znaczy, że nie rozpoznam dziecka, babci, dziadka? No tutaj Pan Jezus w szczegóły nie wchodzi, ale jak czytamy Pismo jako, całość, no to wiemy chociażby z listu do Koryntian, że te relacje, które mamy, one nie ustaną. O miłości słyszymy, jak święty Paweł mówi, że miłość nigdy nie ustaje, więc te więzi będą. Jak to w poszczególnych konfiguracjach? Trudno to sobie oczywiście jakoś tak wyobrazić, no ale Jezus mówi wprost: to już nie będzie tak, ty mąż, ja żona, ty dziecko, ja matka, ja ojciec. Będzie to jakoś inaczej. Czy będzie pięknie? No Jezus mówi, że tak. A czy to będzie miało jakiś związek z tymi, którzy tutaj są? No tutaj też nie ma jednoznacznych odpowiedzi, aczkolwiek ostatnio nagrywałem z księdzem egzorcystą, który mówił, że no, podczas różnego rodzaju rozmów no, słyszał opowieści o tym, jak właśnie ktoś bardzo prosił swoją mamę, żeby po śmierci przyszła i powiedziała, że wszystko u niej w porządku. No i w jakiś sposób niedługo po pogrzebie ta osoba miała odczucie, że
ktoś zmarły przyszedł i się pożegnał. Mam kolegę księdza, który bardzo mocno przeżywał śmierć swojej mamy i on mówi, że widział ją, dosłownie ją, jak przyszła do niego, do pokoju i kiedy siedział przy biurku, poczuł jej dotyk na swojej głowie. Kiedy się odwrócił, zobaczył jej postać i twierdzi, że ona potem widział, jak ona usiadła w fotelu i chwilę z nim była. Radio Rodzina. Teraz są takie audycje, poradnik rodzinny. I młode małżeństwo, które ma czwórkę dzieci, opowiada o tym, że jedno z nich jest w niebie. I że to jest ich taki aniołek, który pomaga w różnych sytuacjach. I że ich synek, podejrzewam chyba 7-letni, opowiedział, że podczas snu nie widział swoją zmarłą siostrzyczkę. I że podczas snu powiedział jej, że bardzo by chciał, żeby spadł śnieg. I następnego dnia obudził się i powiedział: mamo, widziałem ją podczas snu. Rozmawiałem z nią i poprosiłem, żeby śnieg spadł. I ona powiedziała, że ten śnieg będzie. I w tej audycji rodzice mówią, że no tłumaczymy temu małemu dziecku, że no twoja siostrzyczka na pewno no sprawi, że ten śnieg będzie, ale jeszcze nie teraz. Jest listopad, teraz śnieg nie pada. No i jak opowiadają, rzeczywiście no na zewnątrz było ciepło, był deszcz, więc no nie można było sobie wyobrazić śniegu. Ale mały chłopczyk mówi: nie, ona powiedziała, że śnieg będzie dzisiaj. I ten śnieg spadł. I takich historii jest dużo. Osób, które twierdzą, że czegoś doświadczyły w kontakcie z osobami, które odeszły. Pismo Święte też podkreśla, że te relacje pozostają. Ale oczywiście pozostaje cały czas ten wielki dylemat, no dobrze, ale co będzie, jeżeli my będziemy szczęśliwi, a nasze dziecko nie? Czy wtedy Bóg nic nie zrobi? Drodzy, jak jest w poszczególnych sytuacjach, to oczywiście wie tylko Bóg. Ale z tego, co mówi w Piśmie, no to żeby trafić do piekła, to się naprawdę trzeba postarać. Tam się zdecydowanie nie idzie za niewinność. Ale czy matka jest w stanie pogodzić się z losem nawet winnego syna, że będzie tam cierpiał? To była nawet kiedyś taka głośna medialna sprawa, kiedy po 20 kilku latach z aresztu, z więzienia miał wyjść przestępca, który miał na koncie wiele bardzo ciężkich przestępstw. Jego matka sama, bo zostało potem upublicznione, powiedziała: on dalej jest niebezpieczny, nie powinien wychodzić. Czyli okazuje się, że matka, widząc, jak bardzo złe rzeczy zrobiło jej dziecko, potrafi powiedzieć: on musi jeszcze odbywać karę. To jest oczywiście taki najgorszy scenariusz, ale też powinniśmy to traktować jako taką naprawdę zdecydowaną walkę o to, że tak długo, jak możemy wpływać na swoich bliskich, to powinniśmy to robić. Jeżeli widzimy, że ktoś błądzi, to mu to mówmy: robisz źle. Jeśli ktoś żyje w grzechu, mówmy mu: idź w końcu, zostaw to Jezusowi. A jeżeli ktoś odejdzie, to też róbmy tyle, ile możemy. Uzyskujmy dla tej osoby odpusty zupełne.
Między 1 a 8 listopada jest ten wyjątkowy czas, kiedy każdy, kto się wyspowiada, przyjmie Komunię Świętą, nawiedzi cmentarz. To może być jakikolwiek. Jeżeli mamy kogoś bliskiego daleko, to możemy pojechać na cmentarz do Michałowic. I będąc na cmentarzu, pomódlmy się właśnie w intencji odpustu zupełnego dla tej osoby, która wydaje nam się może tego najbardziej potrzebować. Jeżeli okaże się, że nie, ta osoba już jest w niebie, to ten odpust na pewno się nie zmarnuje. Pan Bóg wysłucha tej modlitwy jakiejś innej duszy, która jest obecnie w czystcu, to przekaże i pomoże. Dlatego korzystajmy z tych odpustów, no i pomagajmy tym, żeby ci, którzy są gdzieś właśnie cierpiący, do tego nieba się dostali, a na pewno potem będą nam dziękowali. Więc kto jeszcze nie był na cmentarzu, bardzo, bardzo do tego zachęcam. Bo dzięki temu możemy mieć sporą grupę osób, które przez całą wieczność będą nam dziękować i mówić, to przez Ciebie ja tu jestem, ale odwdzięczałem się. Zachęcam bardzo mocno. Amen. Saduceusze pytają Jezusa o rzeczywistość nieba. I dla mnie osobiście to jest takie też prowokujące właśnie do tego, no właśnie do pytań, jak jest w niebie, co się tam robi, jak wygląda życie, jak wyglądają tam ludzie, no jak wygląda Pan Bóg przede wszystkim. A więc takie pytania się nasuwają, no czy jest tam dobrze. Natomiast no na pewno jest dobrze, bo wiemy to od samego Chrystusa, który nas o tym zapewniał. I myślę, że jest to coś, co jest nie do ogarnięcia. Nie jesteśmy chyba w stanie objąć tego umysłem, jak jest w niebie. Dlatego temat jest zawsze trudny i taki zupełnie abstrakcyjny. Ale myślę, że kiedy tak próbujemy no właśnie sobie to wyobrazić, to zwykle staram się to po prostu przełożyć na takie życie w szczęśliwej rodzinie. A więc jeśli wiemy, jak to jest mieć obok siebie kochające osoby, bardzo kochające osoby, takie, które by dosłownie oddały za nas życie, które się dla nas poświęcają, które po prostu chcą z nami być dla samej obecności i cieszą się tą obecnością, to właśnie to wydaje mi się, że tak właśnie musi być w niebie. A więc jak w prawdziwej, kochającej się rodzinie. Dlatego też mam nadzieję, że właśnie to niebo, którego myślę, że właśnie doświadczamy właśnie w takich szczęśliwych rodzinach, przy osobach, które nas szczerze kochają z pełnym oddaniem, to też właśnie to jest taki przedsionek nieba.